Jesteśmy nad jeziorem Jokoping. Widać, jak to jezioro jest duże. Wyjechaliśmy z Jokopingu, kierujemy się drogą 40, skończyła nam się autostrada E4, zaczęła nam się taka droga lokalna, częściowo dwupasmowa, częściowo jednopasmowa w kierunku Göteborga. Droga jest ciekawie położona, bo jest położona w takich miejscach, większość przez lasy gdzieś idzie. Omija takie większe miejscowości po prostu. Będziemy tą drogą podróżować gdzieś w granicach 130-140 km aż do Göteborga. W Göteborgu z powrotem wjedziemy na autostradę i pojedziemy w kierunku Oslo, w kierunku Norwegii. Powiedziałem wcześniej, że droga nieraz jest jednopasmowa, na chwilę się robi dwupasmowa, że są po prostu zrobione takie miejsca, w których można wyprzedzać. Zbytnio to nie udaje się samochodom ciężarowym, ale osobówki po prostu mogą sobie ciężarówki powyprzedzać i jechać do przodu. Tak, na autostradzie się jechało praktycznie cały czas na odcięciu. Tak, tu na tych drogach trzeba troszeczkę uważać ze względu na to, że są ograniczenia prędkości i można po prostu załapać jakiś mandat niepotrzebny. Jak widać, wszyscy przestrzegają tu prędkości, obojętnie czy to są Szwedzi, czy to są Polacy, czy to Litwini. Też dużo Niemców tu przyjeżdża. Spędziliśmy chwilę nad jeziorem w Jokopingu. Robiliśmy parę ciekawych zdjęć, które wrzucę na swoją stronę. Możemy jechać sobie dalej.
Korzystając z okazji, chciałbym pokazać mana. Nie jest to duży man, jest to man TGA 440 z podwójnym zestawem. Man jest trzyosiowy. Z podwójnym zestawem, jak widać. Ciekawie jest połączona druga część tego zestawu, ponieważ jest siodło na przesuwanym wózku, które wchodzi tutaj. Tu jest jeden kontener. Od spodu widać siodło. I tu jest normalna naczepa już do kontenera. Z tyłu naczepa ma 13,60 długości. Tu sobie spróbujemy okraczyć tą pierwszą część. Tak jak powiedziałem wcześniej, z tyłu naczepa ma 13,60. Przód ma 18 metrów. Tak ten zestaw tu właśnie wygląda. Tak jest, po małej przerwie wyjeżdżamy z powrotem w kierunku Göteborga. Co prawda droga lokalna już się skończyła, zaczęła się autostrada. I możemy powolutku wracać do pracy. Zaprezentowałem wam mana z dwoma kontenerami. Duży kontener, tylna naczepa, czyli na dużym kontenerze, miała długość 13,60. Ciągnik ciągnący, plus do tego ta mała naczepa z siodłem z tyłu, miała 18 metrów razem z ciągnikiem. Jest to ciekawie rozwiązane. W momencie, kiedy samochód jedzie tylko z jedną naczepą, czyli z tą pierwszą małą naczepą, to można coś takiego zrobić, że te tylne osie razem
razem z tym siodłem, które znajduje się na końcu tego wózka na podwójnej osi, można to przesunąć aż do podnaczepy, czyli te osie wejdą pod naczepę razem z siodłem. Jest to ciekawe rozwiązanie. A po rozciągnięciu ta druga naczepa, czyli ta normalna naczepa, stoi siodłem na dwóch osiach. Nie są to kółka duże, bo to malutkie kółeczka były na bliźniakach. Dwie osie na bliźniakach, ale no wytrzymują to. A te ładunki, które tu się przewozi, te naczepy po prostu wytrzymują. W Polsce czy w Europie takie zestawy są niedopuszczalne. Jeśli chodzi o długość. Nigdy by nikt tego nie dopuścił do ruchu na normalnej drodze. Tutaj rzeczą codzienną jest taki zestaw. Tak się nieraz zastanawiam nad tym, jak te ciągniki sobie radzą z tym, bo no jak pokazywałem, nie jest to duży ciągnik. Ciągnik 440 koni to nie jest duży. Nie jest czempionem w każdym razie. Dwie osie ciągnące. Chciałbym może kiedyś się przejechać takim ciągnikiem, z takim zestawem i porównać, jak to się prowadzi po prostu. W większości kierowcom się zdaje, że już jedna naczepa zachodzi, jeżdżą po krawężnikach. A z takimi dwoma naczepami, co jeszcze najlepsze w tym wszystkim, że to jest na podwójnym siodle, na podwójnym łamaniu. Bo jak i pierwsza naczepa się łamie na siodle od ciągnika, tak druga się naczepa łamie na siodle od pierwszej naczepy. A to wszystko świadczy o tym, jak dużo miejsca potrzebuje ten zestaw, żeby wcofnąć z takimi kontenerami, czy nawet z plandeką, wcofnąć pod rampę gdzieś. Ja też nas Volvo z taką przedłużoną przyczepą. Tu leci Scania po lewej stronie też z przyczepą. Naprawdę to jest codzienność. Takie zestawy to jest codzienność. Co najlepsze w tym wszystkim, że oni potrafią mieć taki samochód solówkę nawet na pięciu osiach. I do tego naczepa na przykład też na pięciu osiach. Bo zdarzają się takie naczepy, przyczepy na pięciu osiach. Bo naczepa to jest normalne, że jeśli jedzie za takim zestawem łączonym, ona jest na pięciu osiach. Ale są też przyczepy na pięciu osiach. Spróbuję gdzieś wypatrzyć może, jeśli, jak to wygląda z cysternami. Cysterny, silosy. Mają bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o umieszczenie osi. Są bardzo długie te silosy czy cysterny, ale mają rozmieszczenie osi jak naczepy kanadyjskie. Czyli mają na środku jeszcze naczepy, osie takie wspomagające, gdzie ta waga jest odkładana na te osie, żeby nie był tył, bo tak samo tutaj w Skandynawii są wagi. I Szwedzi
tak samo przestrzegają wag. Żeby rozmieścić tą wagę osiową, wtedy są naczepy takie, jeśli jest długa naczepa, jedna pojedyncza jest długa naczepa, to wtedy są osie przesuwane jak najbardziej do przodu, żeby ta waga była rozłożona systematycznie na wszystkich osiach. Ciekawe rozwiązanie, takie coś by się u nas przydało. U nas na materiałach sypkich są problemy z przeładowanymi osiami. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, którzy się na tym nie znają, twierdzą, że to jest błąd kierowcy. W tym stopniu, że podczas załadunku po prostu przesypie ten samochód. Twierdzą ludzie, że samochody jeżdżą przeładowane. Teraz już rzeczą rzadką jest, żeby trafić gdzieś samochód przeładowany. Dlatego, z tego względu, że firmy pilnują tych wag całkowitych. Jest dopuszczalna waga całkowita 40 ton. I firmy, które ładują te pojazdy, one wiedzą, że po prostu ten samochód nie może wyjechać za bramę po załadunku z wagą większą niż 40 ton, ponieważ biorą tak samo na siebie odpowiedzialność. W momencie, kiedy naczepa by była wyposażona w takie przesuwane osie, czyli możliwość przesunięcia osi do przodu naczepy lub do tyłu, wtedy rozwiązałoby to kłopot kierowcy. Mówimy cały czas o materiałach sypkich, bo to nie ma możliwości przeładunku tego. Trzeba po prostu rozładować to i od nowa załadować, jeśli chodzi o materiały sypkie w skrzyniach, czyli w naczepach, we wrotkach. Jeśli chodzi o naczepy, silosy, cysterny, ładuje się tak po prostu, żeby po prostu jeden materiał weszedł w jedną komorę. Jeśli chodzi o tanki, jeśli materiał waży 25 ton i zawiera tam, dajmy przykład, 15 tysięcy litrów i środkowa komora ma 15 tysięcy litrów, to każdy jeden kierowca załaduje w jedną komorę, a nie w dwie. Z tego powodu, że lepiej mu się jedzie, wygodniej mu się pojedzie. Ten ładunek ma na środku. W momencie, kiedy on by ten ładunek rozlał na dwie komory, to te dwie komory mogłyby być niepełne. Bo przeważnie małe komory to są pierwsza komora i ostatnia komora. To są małe komory, ale ładując sobie na przykład w pierwszą komorę, kierowca musi się liczyć z tym, że przeładuje oś pędną. A zatankowanie cysterni nie do pełna, po prostu żeby ona nie była pełna, wtedy o wiele, wiele trudniej się jedzie kierowcy, bo ten produkt pływa. Mimo to, że cysterna w środku jest wyposażona w falochrony, ale to pływa. Silosy, całkiem inna sprawa. Jedna komora i trzeba po prostu myśleć nad tym, ile, w którą dziurę ile nasypać, bo dekli jest 6-5 w zależności od wielkości silosu. Kierowca musi pomyśleć, dokładnie przeliczyć, ile może nasypać w daną daną dziurę, żeby po prostu nie przeładować tych osi. A w momencie, kiedy by były osie przesuwane w naczepie, kierowca, który załaduje zbyt dużo na przód sobie, czyli na oś pędną, to miałby możliwość zbicia tej wagi w ten sposób, że przesuwając osie w naczepie do przodu, to ta waga jest przekładana więcej na tył niż na przód.
prostu ten przód jest lżejszy, robi się lżejszy. W momencie, kiedy osie przechodzą na tył, ta waga się naciska bardziej na siodło, czyli waga się zwiększa. To by było na tyle, jeśli chodzi o długie zestawy w Skandynawii. Dojechaliśmy do Stenungsund, gdzie pojedziemy na myjkę, umyjemy się i będziemy ładować granulat. Wolę razie.
No i jesteśmy na miejscu. Jestem załadowany i mogę wracać w drogę powrotną do Isztat. Z powodu, no tutaj są wagi, no. Odbiorca towaru wstawił wagę całkowitą, wagę towaru 27 ton, która jest niemożliwa do przewiezienia przez Polskę, a tym bardziej przez Niemcy. Więc musiałem dzwonić do spedycji jednej, drugiej, żeby po prostu wagę zmienili na wagę 24,5 tony, czyli mam 4580 całkowitą. No i z tym raczej już powinienem sobie bezpiecznie przejechać, jak i przez Polskę, tak i przez Niemcy. Nie wiem, skąd biorą takie wagi na Europę po 27 ton. Rzeczy niemożliwej, żeby jakikolwiek pojazd europejski jeżdżący z normalnymi wagami mógł zabrać taki tonaż. Dzisiaj mi zostało 2 godziny jazdy. Myślę, że dojadę gdzieś za Göteborg. Stanę na pauzę. Postaram się ruszyć gdzieś o godzinie 2 w nocy, tak żeby na 9:30 zdążyć na prom Mikołaj Kopernik, który płynie z Isztat do Świnoujścia. To by była najlepsza sprawa. Jest rozważanie sytuacji, gdzie zostawić samochód na weekend, ponieważ rozładunek mam koło Bautzen. Między Zgorzelcem a Dreznem. Jak w każdej jednej firmie, nie opłaca się ciągnąć tego samochodu na bazę po to, żeby móc w poniedziałek jechać normalnie z bazy. Jest 14:43, czyli taka godzina trochę podstępna, jeśli chodzi o przejechanie Göteborga. Mamy wolny freeway, wolną przestrzeń, jak to się mówi, freeway. Ale ten freeway się może skończyć czasami po dojeździe do Göteborga. Widziałem u Szweda fajną tabliczkę na szybie.
naklejkę, właśnie nie tyle tabliczkę, co naklejka to była. Nie wiemy co o tym myśleć, takie motto dnia ma dobre. W każdym momencie, kiedy siedzi na fotelu i popatrzy w szybę, to wie, co ma zrobić. Widziałem coś podobnego, prezentował kiedyś Hiob na swoim filmiku ze Stanów, ale powiem szczerze, że tu w Europie nie widziałem nic takiego. Motto brzmi GOL. Takie motto brzmi, to jest skrót. Muszę sprawdzić, czy zapisałem kilometry. Raczej zapisałem. Kilometry, bardzo ważna rzecz. No, a jeśli wracając do tego motta, no to jest skrót GOL, to tak ten skrót się nazywa, a cała nazwa Get Out and Look, wyjdź i zobacz, w tłumaczeniu na polski, Get Out and Look. Dobra sprawa. Wyjdź i zobacz. Nie wszystko widać z samochodu. Get out and look. Ciężki dla mnie jest ten język jeszcze, ale próbuję go tak stopniowo ugryźć. Takie proste słowa. Zaczynam łapać te trudniejsze, trochę trudniej mi przychodzą. Mówią, że żeby się nauczyć język angielski, trzeba poznać 1000 słów najbardziej używanych. Nigdy nie liczyłem, ile ja znam. Nie znam za dużo w każdym bądź razie. Ale pracuję nad tym. To by było na tyle z tej chwili. I po odczekaniu 3 godzin, tak, 3 i 4 minut dokładnie, udajemy się w kierunku terminalu w Isztat, gdzie popłyniemy do Polski. Pogoda, jak widać, nieciekawa. Isztat powitało nas w mgle. Ferytum Poland. No i tu będziemy wjeżdżać sobie. Terminal.
szlaban się podniósł, kod wpisany. Możemy ruszać. Rajki mamy od 42 do 44. Stoi on silver. Na wprost widać skanie Mikołaja Kopernika i skanie, dobrze mówię. Troszeczkę może przybliżymy to. Jak ostatnio, tak i teraz, będziemy wjeżdżać na Kopernika na pewno tyłem.